Ileż to radości w Sejmie wywołała wieść o sukcesie Bartłomieja Misiewicza. To aż miło popatrzeć, jak politycy zwaśnionych przecież dotąd obozów wspólnie pławią się w wesołości, jak prześcigają się z gratulacjami. Bardzo gratulujemy nowemu adeptowi, że tak powiem, licencjata. To jest bardzo pozytywny objaw, że osoba młoda, która jest ambitna, która pokazała taki lwi pazur swojej działalności, również uzyskała stosowne wykształcenie. Jest takie dobre lotnicze powiedzenie per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. No te trudy były, to teraz jest gwiazdka. Misiewicz, bardziej czołgista niż lotnik, to tak na marginesie, bardzo ładnie podziękował wszystkim za życzenia. Dziękuję za wszystkie gratulacje, trzymanie kciuków i wsparcie. Rzeczywiście udało się, choć łatwo nie było, ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku politologia. Zatroskanych zapewniam. Od października rozpoczynam m.in. studia magisterskie. Ten licencjat w Wyższej Szkole Medialnej Ojca Rydzyka to jest pewne zaskoczenie. Nie chodzi o to, że w tej właśnie szkole u ojca, ale że z politologii. I co pan studiuje? Prawo. Prawo jakie? Normalne. Aha. Prawo normalne, czy politologia, papier to papier. To i tak wspaniała wiadomość. Z naukowego punktu widzenia nastąpił potężny skok w rozwoju. Dotąd to tylko wbijano Misiewiczowi szpilki. Zarzucano, że kakałko jeszcze pije. Pij kakałko, bo wystygnie, pij. Że szkoły nie skończył, a w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej zasiada. Że wołają do niego, panie ministrze. Że trzymają nad nim parasole, że pierś wypina po medale, a na lekcje nie chodzi. Teraz wraz z dyplomem, no to zarzuty tracą na sile. Co więcej, były rzecznik MON-u usiłuje stworzyć wrażenie, że porzucił świat nocnych uciech i teraz pozuje do zdjęć raczej w kościele niż na parkiecie. W sposób dosłowny, jak również symboliczny posypał już więc głowę popiołem. No to już chyba czas wracać do polityki. Opozycja gorąco zachęca. Czekamy z utęsknieniem na wspólne billboardy Macierewicza, Misiewicza, Janingera i Pięty. Myślę, że hasło odnowa moralna i przyzwoitość to będzie takie właściwe hasło dla tej grupy. Raz jeszcze gratulacje, bo to wielki sukces, przepustka do dorosłego życia. Politycy, nawet ci z opozycji, tryskają radością, zachęcają do rychłego powrotu na scenę polityczną i podjęcia wzmożonych działań. Gratuluję, no. Obrona licencjata to bardzo ważne wydarzenie. Trzymam kciuki, żeby magisterkę zrobił. Tu proszę. Wszystkiego dobrego, gratuluję i powodzenia. Adam Feder, 24 godziny.